Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Basi Staneckiej i Mariana Neoklejak, Basia i przegrywanie. Od dzieciństwa jesteśmy uczeni rywalizacji, tego, że wygrywanie jest fajne i musimy robić wszystko, żeby być w życiu najlepszym ze wszystkiego. No ale to tak się nie da, żeby być ze wszystkiego najlepszym. I to sprawia, że rodzi się wiele frustracji, wiele nieporozumień i wiele złośliwości. Jak tego uniknąć? Przede wszystkim nauczyć się współpracy, inspirowania się innymi, doceniać to, że dzięki istnieniu różnorodności i temu, że ktoś umie coś innego, a my też coś innego, możemy się wzajemnie inspirować, wspierać i miło spędzać czas. Tym razem wchodzimy w opowieść wakacyjną. Brat Basi i kuzyn wyjechali na wakacje, no a Basię i jej kuzynkę Lulę zabierają dziadkowie nad jezioro. Dziewczynka się bardzo cieszy, jest podekscytowana nowym miejscem, w ogóle wycieczką, wszystko jest świetne. Oczywiście do czasu. Do czasu, kiedy przegrywa w różnorodne gry. A kuzynka, która nie dość, że fochała się i dąsała, wygrywa. I oba się uważa, że to jest bardzo niesprawiedliwe. No, później przyjdą gry, w których i dorośli zaczną jedni wygrywać, drudzy przegrywać, jedni się dąsać, drudzy ekscytować swoimi wygraniami i to pozwoli Basi nieco inaczej spojrzeć na własne emocje, na to, w jaki sposób ona doświadcza i przeżywa przegranej lub wygranej i dlaczego dla niej ta wygrana lub przegrana jest ważna. Odkryje też, że dużo lepiej jest bawić się wspólnie, wspólnie współpracować, inspirować się i cieszyć czasem spędzanym z innymi ludźmi. Świetna publikacja, polecam i do zobaczenia.